chcemy poratować, bo mam pewne problemy. Kto was tutaj zaprosił do kościoła? I w jakim sensie, dlaczego przyszliśmy tutaj do kościoła? Przygotowując się dzisiaj do tych paru zdań, przeogromnie się zdziwiłem, że nawet w przeciągu kościoła napisane jest, o czym mam dzisiaj mówić, o dziękowaniu. Tam jest napisane w przeciągu kościoła jedno wielkie słowo, dziękujemy. Kto nas zawołał dzisiaj tutaj do kościoła? Tak jak słyszeliście w Ewangelii, sam Pan Jezus, jak powołał swoich apostołów, Jana, Piotra, Andrzeja, Jakuba, taki Pan Jezus zna wszystkich was imię. I On was zna po imieniu. Ale może zwróćmy tylko uwagę dzisiaj na jedno słowo, dziękuję. Zauważyłem, że jedna dziewczynka dzisiaj tak ładnie dziękowała swojej mamie, że ją ładnie uczesała, ułożyła jej włosy. Taką założyła ją ładną kokardkę, czy inne spinkę, jaką macie, czy waszych włosach. Chłopiec jeden odpowiada mi, mówi, wiesz co, ksiądz, ja dzisiaj dziękowałem mamie, bo nie mogłem sobie poradzić z zawiązaniem butów. Pomagali mi zawiązać sznurówki przy butach. Ja też pięknie mówiłem, dziękuję. Dziękujemy bardzo serdecznie za to. Dziękujemy szczególnie za modlitwę, za wasze dzieci, za was tu wszystkich obecnych. I niech dzisiejsze właśnie to czytanie z Ewangelii to pomoże nam, byśmy właśnie częściej używali tego słowa dziękuję. Właśnie mamy dziękować. Dzięki Bogu za to, że jesteśmy tutaj w Kościele, że Pan Jezus nas zawołał, każdego z nas po imieniu i dał nam tą szansę dziękowania Bogu za wszystko, za rodziców, za naszych wychowawców, za nasze rodziny, za to wszystko, że możemy tutaj wspólnie modlić się. Pomóż Panie Ludzie, za to, że Panie chciało się odniesienia teścia, aby wielu mieli myszy jednego ducha. Ciebie prosimy. Pomóż Panie o przyrodzone dzieci i obdarz je miłością tych, którzy się nimi teraz opiekują. Ciebie prosimy.
że możemy Tobie dziękować i razem z Panem Jezusem śpiewać o Twojej chwale. Wiemy, że bardzo nas kochasz, bo dla nas stworzyłeś wielki, piękny świat i dałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby nas prowadził do Ciebie. Boże nasz Ojcze, Ty tak nas kochasz, że jednoczysz nas z Jezusem, abyśmy jako Twoje dzieci byli jedną wielką rodziną. Dziękujemy Ci za tą wielką miłość i razem za nią.